czołem. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak łatwo i bezboleśnie zacząć biegać w górach i startować w zawodach górskich, to oglądajcie dalej. Właśnie tak sobie pomyślałem, że skoro jestem w górach na trekkingu, no to może byłoby dobrze zrobić odcinek na temat tego, jak zacząć bezboleśnie biegać w górach. Przede wszystkim łatwo, żeby się nie zrazić. I co najlepsze, powiem Wam szczerze, mogą to robić osoby, które wcześniej nawet nie chodziły po górach, tak naprawdę, ale zaczęły biegać sobie gdzieś tam u siebie w domu, spodobało im się i tak dalej, także zdradzę Wam taki mój patent. Oczywiście, no każdy jest inny i nie ma ludzi takich samych. Ktoś może powiedzieć, że ten patent jest do dupy, bo się u niego nie sprawdzi, nie sprawdził i tak dalej. Natomiast myślę, że warto spróbować, bo widoki górskie i bieganie górskie jest naprawdę zacne. Jest chyba czymś, no czego nie da się zduplikować, bo bieganie górskie jest po prostu czymś, no, wspaniałym. Trekking w górach jest fajny, ale bieganie, no to naprawdę daje taką mega satysfakcję. Można podziwiać sobie przy okazji widoki. W porównaniu z trekkingiem mogą nam puścić trasę w miejscu, gdzie normalnie nikogo nie wpuszczają. No i już tylko biegacze to zobaczą, a nie osoby, które sobie chodzą na trekkingi, normalnie gdzieś tam się wspinają. No i właśnie, jak zacząć bezboleśnie, ja Wam powiem jeszcze lepszą rzecz. Jak startować łatwo i bezboleśnie w biegach górskich, gdy się w górach nie było nawet na trekkingu, ani się nie biegało wcześniej. Z żadnego treningu w górach się nie zrobiło. Ja jestem takim przykładem, u mnie się to bardzo dobrze sprawdziło. Fakt jest faktem, że mieszkam na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, więc jest troszeczkę bardziej ten teren pofałdowany i powiem szczerze, na tego typu terenie już się bardzo dobrze przygotujecie do biegów górskich. Ja do biegu górskiego pierwszego przygotowywałem się, no nawet powiem szczerze, na asfalcie tak bardziej niż na, chociaż nie, teren robiłem, ale to był teren taki bez jakichś specjalnych przewyższeń, bez jakiegoś podbiegów specjalnych, no po prostu trenowałem normalnie na moim terenie. Ale kluczowe jest to, żeby wybrać odpowiednie zawody górskie do tego, żeby wystartować sobie pierwszy raz. No właśnie, i teraz jakie wybieramy zawody? Powiem Wam tak, że ja wybierałem, szukałem zawodów do 1000 metrów przewyższeń, żeby to nie było więcej. Nawet jeśli było mniej, no to było ok. I ja proponowałbym Wam zacząć od Pereł Małopolski. Jest taki cykl po parkach narodowych. Są to bardzo fajne biegi, bardzo przyjemne i już możecie sobie zasmakować tego właśnie biegania górskiego, bo jeśli przebiegacie tak naprawdę półmaraton na asfalcie, no to ja tak zacząłem, przebiegłem półmaraton na asfalcie i zabrałem się za biegi górskie, czyli nawet nie miałem maratonu przebiegniętego na asfalcie. I teraz tak, i teraz warto sobie znaleźć bieg około 10 km. W Perłach jest taki dystans 10+. Fakt, że wychodzi czasem więcej, bo w górach jest ciężko wyliczyć tą odległość i po prostu musicie się liczyć z tym, że biegi górskie mają taką specyfikę, że one, no zawsze jest tam około podane, bo nikt tego dokładnie nie mierzy. Gdzieś tam na Perłach zdarzyło mi się właśnie przebiec nawet 14, ale było to naprawdę zjadliwe. Te trasy są fajne, bo można sobie tak naprawdę bardzo ładnie poczuć te góry. Trasy nie są trudne. Tych przewyższeń tam nie jest dużo, ale jednak one są, także to nie jest też tak, że to będzie tak równiutko, gładziutko. No ale o to chodzi właśnie, żeby sobie pobiegać w takich właśnie okolicznościach przyrody i biegnąc Perły Małopolski możecie bez problemu sobie liczyć na to, że będą ładne widoki. Wtedy, kiedy ja startowałem w Perłach Małopolski, pereł było 6, teraz są 4, zmniejszyli. Nie wiem, uważam, że ze stratą, ale mimo wszystko cały czas uważam, że to są biegi, które ja bym wybrał na początku sobie. Zresztą tak też ja zrobiłem i to się fajnie sprawdziło, bo już teraz za sobą mam naprawdę kilka biegów. Jeśli chcecie sobie pobiegać, zacząć bezboleśnie, no to może spróbujcie po prostu tym sposobem. Bo dlaczego ważne jest to, żeby wybrać odpowiedni bieg na pierwszy raz w górę?
żebyście sobie nie wzięli jakiegoś rzeźnika od razu, bo to jest bez sensu, potem ktoś nie kończy tego rzeźnika, nawet rzeźniczka, który jest też ciężkim biegiem, jak na bieg, który ten krótszy, ludzie nie kończą, zrażają się i potem w ogóle w górach nie biegają. Trzeba sobie wziąć, tak jak zaczynaliście biegać i powoli, powoli, wziąć sobie bieg jak najłatwiejszy, ale żeby dawał właśnie smak gór. I tak jak mówię, Peruń Małopolski dają ten smak gór. Dalej, ja bym wam polecał gorąco trzasnąć sobie Goniacka Het na Grapę. Jest taki bieg w Białce Tatrzańskiej organizowany. Są bodajże dwa dystanse, półmaratoński. Półmaratoński jest trudny, szczególnie z tego tytułu, że są trzy takie ostatnie, na sam koniec, podbiegi bardzo mocne. Natomiast tam jest dyszka. I ta dyszka jest bardzo fajna, bo raz, że czujecie góry, a dwa, że je widzicie. Jest ładnie, jest po prostu... Trasa jest bardzo fajna, widokowa, jest ta atmosfera taka góralska, bo wiecie, jeszcze o tym nie powiedziałem, że biegi górskie od asfaltówek różnią się przede wszystkim, znaczy inaczej, może nie przede wszystkim, bo no bo różnią się tym, że jest super. Mam nadzieję, że tę górę tu widać, bo ja tak ją wyślinie pokazuję, nie wiem, już mnie ręka boli od trzymania tej kamery. No, ale powiem wam, że ta atmosfera na biegach górskich jest no wypasiona, naprawdę, naprawdę jest super, no. Także... To i właśnie ta Goniacka Het na Grapę, dyszkę można sobie zrobić. Bardzo fajnie poczujecie bieg górski i potem na przykład jak sobie przyjedziecie na... w ogóle zobaczcie no, góry. No właśnie, to jest to. Ja jestem akurat na trekkingu w górach, ale powiem wam tak. Ja bym rozegrał w ten sposób. Wziął sobie na początek, na pierwszy strzał, Goniacka Het na Grapę, dyszkę. Zostałbym w górach sobie, w Białce i przyjechałbym do miejscowości Jaworzyna Tatrzańska. To jest po stronie słowackiej już, od Łysej Polany, mojej Łysej Polany, bardzo blisko. Nie wiem, tam parę kilometrów dosłownie. Z Białki jest chyba 13. Tak mi się wydaje, sprawdźcie. Nie będzie więcej, uważam. Zaparkowałbym sobie i po tej dyszce, bo naprawdę ta dyszka, ona was nie zajedzie, nie ma takiego problemu, żebyście, nie wiem, stracili siły i żeby była katastrofa. I po Goniacka Het na Grapę na 10 km ja bym zrobił sobie tutaj wybieganie na Jaworową Dolinę. Znaczy właściwie Jaworową Dolinę. Czyli do Jaworzyny Tatrzańskiej parkujecie i wybieganie Jaworową Doliną i będziecie dokładnie biegli tą ścieżką w takich okolicznościach przyrody. Ścieżka jest łatwa, znaczy inaczej. Ścieżka, cała ta Jaworowa Dolina wcale nie jest taka łatwa do przebiegnięcia, bo pierwsze tak mi się wydawało, że to jest taki pikuś i tak dalej, ale tutaj spokojnie zrobicie, myślę, że 12 km, czyli szóstkę i szóstkę z powrotem do samochodu. I macie takie widoki, gwarantowane, bo góry raczej nie uciekną. Także podsumowując, dobierzcie sobie do 1000 metrów przewyższeń, nie więcej. Ja bym polecał Goniacka Het na Grapę i potem z Jaworzyny Tatrzańskiej sobie zrobić fajne rozbieganie kolejnego dnia do Jaworową Doliną. No i tyle, i Perły Małopolski, zacząć sobie od dyszki. No i to byłoby na tyle. Jeśli ten odcinek wam się podobał, to dajcie łapę w górę, skomentujcie, jeśli macie inne sposoby, na przykład na rozpoczęcie biegów górskich, bo wiadomo, no mój nie jest najlepszy, mój to jest mój, po prostu u mnie się sprawdził i teraz już nie mam żadnych obaw, żeby gdzieś tam się wybrać, bo ja wiem, że często po prostu mamy taką barierę, że nie wiem, aj, na góry jestem za słaby. Fakt, one uczą pokory i to jest prawda, bo dostanie się nieraz w mordę i tyle, no. I to tak, ale na ten początek, na ten start, no wiecie, no, pobiegać sobie w górach, super, takie widoczki. Powiem szczerze, asfaltówki wam tego po prostu nie dadzą i no i tyle. Także jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Jeśli filmik wam się podobał, dajcie łapę w górę, skomentujcie, udostępnijcie, co chcecie. Jeśli oglądacie film na YouTubie, to oczywiście zapraszam do zasubskrybowania, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Walnijcie dzwonek, żeby gdzieś tam się wam wyświetlało, że filmik został opublikowany. No i co? I see you later!